Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ci okularki wystają spod tej czaszki? Śmiesznie. Mam czaszkę na głowie. Masz czaszkę. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Dobra ludziska, witam was w kolejnym odcinku z Foresta. Jest oczywiście ze mną Daniel, ale to nie jest istotne. Zobaczcie, tam jest nasza baza. Znaczy to coś ogrodzone płotem. Tutaj jest ten mostek. A tutaj jest polanka obok nas, która jest zajebista i tutaj będziemy się teraz budować. Bo to nie jest tak ładne, jakbym chciał, żeby było ładne, więc no. A już jesteśmy, mamy chyba piąty odcinek, więc trzeba w końcu zbudować coś zajebistego, więc ja mam plan i teraz będę go realizował. Dajcie mi momencik. Robimy na początku fundamenty. Znaleźli dzieciątko w żłobie. Żeby było trochę krótsze niż mój penis. Poszli, znaleźli dzieciątko. Już? Kamil. Co? Kamil. Daniel, jak ja znajdę ten voice changer. Nogi mi się skracają, nie wiem co się dzieje. Mam krótkie ręce. Matko Boska, coś mnie wciąga. O mój penis, o shit. Twój penis zawsze był taki mały, Daniel. To nic nowego. Dobra, tutaj jest okej, okay, to jest w miarę równe. Dobra, to jest miarę... Opowiedz mi, Kamil, coś. Co ci opowiedzieć? Jeśli to się powiedz, no. Nie rozkurwę, ten mi po prostu rozwala, jak się śmiejesz przez ten temat. Dobra, nieważne. Kładź te belki na razie, a nie się bawić w jakieś nie wiadomo co. Dobra, już. Już, powaga. Już mi odrastają nogi. O, czekaj, czuję, że mi rosną. Oj, chyba już urośli. Urośli. Może by ci mózg w końcu urósł. Urośl. Dobra, dawaj, postawmy najpierw to, bo to będzie taki jakby przedsionek do naszego. Stary, wiesz jaki ja mam tu karabin na biurku? Na wodę? Jak to? No tu leży. Karabin na wodę? Czasami sobie w mordę walę nim jak coś złego zrobię. To taka kara. Jak piuc na odcinkach. No. Mniej więcej, nie wiem o co u niego chodzi z tą wodą. Ale czasami się polewa, dobra. Składasz tam, my tutaj rozwaliliśmy. Z 1000 loksów, pół lasu jest rozwalone jest w tej chwili. Jest od cholery, naprawdę jest. Miejmy nadzieję, że to... Zniszczone. O Jezu, myślałem, że znowu idzie tata z nogami, ale to tylko ognisko, które niedawno no, przed chwilą mieliśmy tutaj wjazd i już jest po paczu. Niestety drzewa nie odrosły, także lipa totalna. No te drzewa, znaczy... które tam ścinaliśmy wcześniej, nie odrosły, więc no. No nie jest za kolorowo. Kamil, a windę jakąś upierdylisz, czy nie? Nie, to będzie takie bez windy, stary. Żeby było można wjeżdżać tamtymi na górę? Nie. Nie, tam nie będzie można niczym wjeżdżać. Zaraz zobaczysz, na jakie to będzie Fajnie by było, jakby się już dało na multiplayerze robić te hole w ziemi. A nie można jeszcze? No właśnie nie znaczy, wiem. W deskach? No w deskach. To czekaj, ja zaraz zobaczę, czy się da, bo to by nam sporo ułatwiło. Chociaż ja na razie nie mam tutaj planu na tę budowlę, żeby robić jakieś te dziury. Ale no generalnie to spoko, bo to można piętra wtedy robić. No tak, ale generalnie też jest ciemno, się zaczyna robić, także... Ej, znowu jest noc, czy co? To tak, trzeba powoli. Trzeba będzie się przekimać. Dobra, kończysz to? Ostatnie dwa. Czekaj, bo nie mogę się poruszać, jakoś taki mam trucht upośledzony. To jest takie, będzie pierwsza spoko sprawa i teraz tak. W tą stronę mi potrzeba bang gdzieś dotąd. Jakoś pozaznaczać bym to chciał. Zrobiłem, Kamil! Zrobiłeś? To super. Czekaj, ja teraz kolejne rzeczy będę budował. Buduj. Ile to może być wyższe gdzieś tak? A ja idę sobie do tego mojego ogniska, wrzucę ten... jakiegoś kabana. Stary, ale to co ja tutaj buduję, to już będzie jeszcze większe sporo. Więc się przygotuj już na to. Będzie dużo większe? Okay. To będzie pewnie z 200 loksów trzeba. Ło Jezu, wlazłem w ognisko, no zajebiście. Czy o, ja też. To pozdrawiam. Cześć, bo mam srama. O, dobra, zjadłem, jest okej. Okay. Ja zaraz padnę tak generalnie. Czekaj, to my na górze już możemy ten nocować w sumie. Ale krzywo żeś tam zrobił. Jak to krzywo? No zobacz tu z tej strony. Czekaj. Jak 100 penisów jest krzywo. Nie wiem czy to nie jest za duże trochę.
Ale nawet jeżeli jest, to jak się bawić, to się bawić. To się bawić, drzwi wyjść, tego okno wstawić. Dobra, dawaj. Stawiaj to gówno. Czekaj. Daniel, nie przestraszysz się? Nie. Na pewno się nie przestraszysz? Na 100%. Chodź spać. Prześpijmy ładnie się z tym pomysłem. Żeby się dało coś w środku zrobić, to by było zajebiście. W sensie będzie się dało, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja to tak rozkminiam, żeby się dało wszystko zrobić. Nawet bez wyrobiania dziur w tym. Czemu mam takie spadki FPS-ów? Co to ma być? Bez tego? Bez dziury w podłodze. Dobra, najpierw a później cy. Najpierw a później cy. Czyli siku. Tak, mamy 16 dzień chyba, nie? Generalnie. Jakoś mówię chyba często generalnie. Generalnie tak. O, jest żarcie, także możesz sobie. No ja powiesiłem to ostatnio, bo ty to byś nic już nie dbasz o tą to. O tą całą suszarnię naszą. Czekaj, bo ja tu tak. Idziesz? Bo ja się tak wystartowałem sam tutaj. Idę, spokojnie. To co jest tutaj, co teraz widzicie, to będzie zagospodarowane, ale za jakiś czas, bo nie mam jakby takiego jakiegoś pomysłu na to bardziej konkretnego, więc. A tamto tak sobie pomyślałem. To jest taki kontener budowniczy, można powiedzieć. Tutaj będą. Kurde, no nie wyjdę stąd teraz. To jest kontener dla budowlańców do jedzenia obiadu. No coś takiego, Boże mój. Loxus 191, mamy tyle w ogóle? Stary, easy z palcem w dupie jeszcze z luzem. Serio? Mhm. To git. Ja już biorę tutaj, podjeżdżam. Ja też, mi się wydaje, że tutaj będzie jeszcze więcej potrzeba kamieni niż tych loksów. Bo widzisz, to tutaj to na przykład to jest z przodu, to co już jest postawione. Chcę dookoła obudować kamieniami. Tak samo to co jest z tyłu, więc ja nie wiem. Po prostu będziemy zbierać kamienie przez kolejne 10 odcinków. Kamienie, takie ściany duże? No, to będzie ładnie wyglądać, co? No ładnie. Ale to będzie trzeba z 1000 kamieni albo więcej. Ale tutaj kamienie leżą, więc będziemy sobie chodzić i zbierać. Wiem, ale kamieni to oni nie przejdą. Znaczy, nie przejdą. Tutaj trzeba będzie jeszcze te dookoła postawić te takie kolczaste, to też będzie fajne. No tak. Będzie się fajnie komponować. Patrzeć. I wiesz, jaki jest plan generalnie na tym dużym, co będzie? W środku. No. Tak jakby w środku będę chciał postawić taki mniejszy domek, a dookoła niego posadzić roślinki różne na tym. Na tych dosadzenia. Bo te roślinki są spoko, bo po nich, jak masz te jagody, to naprawdę nie musisz mieć nic innego. Jest problem, bo mi się kola skończyła, tak by the way. To zaraz będzie. A nie, bo byliśmy już u nich po kole. Ale nie, bo tam jeszcze jest na środku kola przecież. Aha, no to możesz pójść sobie zaraz, jak się nie boisz. Sam nie idę. No człowieku, ja muszę tutaj znosić te. Ja też te muszę. Nie starczy nam, stary, 30 dopiero jest. Jeszcze tam jest dużo rozwalonych. Wiesz ile jeszcze jest wózków tutaj? 6 za mną. I po prawej stronie jest raz, dwa, trzy. Czekaj, ja mam 90. Tu raz, dwa, trzy, cztery wózki. Cztery wózki mam. Nie, i jeszcze leżą. Będzie piska. Jeszcze leżą gdzieś na ziemi, także easy peasy, wiesz co. Wiem, kojarzę. Coś się dzieje. Ojejku, czterech. Gdzie? Ty się lepiej napij się lepiej, tam, znaczy tam gdzie ja się patrzę. Ale oni tylko przebiegli obok, dobra, nie są zainteresowani nami, więc spoko. Tutaj jeszcze masz kole. Gdzie? Tutaj. A ja nie wiem, czy tyle możesz wziąć. Dobra, chodź, wracamy. Mam pustki, więc... Wracamy, Daniel, na budowę! Ej, ty, kurde, no ja mam mało strasznie tej koli. Stary, biegnął tu, są już za tobą! Ja jestem trochę dalej, człowieku, uważaj. O skurkowańcy, uważaj, stary. No widzę, kurwa. Ja nie mam tego, ojejku, ja leżę. Leżysz? Leżę. Jak ja nie mam armora, to jest koniec, po prostu po mnie. Ja nie umiem z nimi walczyć w ogóle, ludzie, nie wiem co się dzieje, ale no nie umiem z nimi walczyć. Musisz mnie podnieść, chodź szybko mnie podnieść. Jak? Poczekaj. Podbiegnij, podnieś i uciekaj. Tyle. Tak wszystko. Się nie da. Da się, stary, szybko, bo ja tutaj... Ty byłeś cały obudowany tym armorem. Nie, ja muszę coś zrobić, żeby ten armor mieć. Ile masz jeszcze? No, do połowy dochodzi.
Ale jak któryś podbiegnie i zacznie mnie bić, to już koniec. Wiesz o tym. Wytrzymasz? No nie wiem, jak ktoś podbiegnie i mnie zabije. Do końca, bo oni chyba tak mogą zrobić. Gdzie ty jesteś? Dziękuję, Daniel. Są kości. To zostaw mi trochę. Ej, tam zostaw od razu. No ty i tak się nie umiesz napierdzielać. No bo ja nigdy nie mam armora, ty zawsze jesteś na full. Na srul. Ja mam tyle armora, że na jedno uderzenie mogę ich sparować, więc... A później to już jest koniec. Ale trzeba tych kości na ten armor, Boże mój. Boże mój. Bo ci się zachciało pić. To i tak by przyleźli do nas i tak. Przyleźli, by oni tutaj biegli i nawet by nas nie zauważyli z daleka. Zauważyliby. Kurwa, kości mi zabrakło. Ja już podjebałem też kości, już nie ma więcej. Trzeba by było ich więcej jeszcze jakoś na... Albo jakichś lizardów nałapać. Ale tamta skóra jest słabsza i to mocno. No. Słyszałem. Mam na imię Krzyś. Ty jesteś Ryś. A nie wsunął ci do buzi? Wiedzie ludziska, że Kamil ma na drugie Krzysztof. Na ciebie Ryszard? No to co z tego po moim tacie? To piękna tradycja. Mój tato po swoim tacie, czyli moim dziadku, ma na drugie imię Stanisław. Dlatego sam był tak wkurwiony tym imieniem, że mi przypierdolił Ryszard. I odszedł zadowolony. Tak było. No tak to jest true story, fuk. Czy nie wyjebana? Ale zobacz, to w drugą stronę poleci wszystko. Albo jak dobrze pójdzie, to jeszcze spadnie na ten. Oj, bo ty zawsze taki scenariusz. Ja mówię, jak będzie, a nie jakiś scenariusz. No zobacz, wszystko poleci się... Nie no, nie wszystko. W sumie nie poszło źle. Tu jakiś komar u ciebie przejechał chyba. No, chyba jakiś komar lata. Tu też rzucę. Żeby na spokoju by... Ole. Ale urwał. Ale urwał. Ale to było dobre. Ty, ten most trzeba połączyć z tą naszą bazą, nie? Wow, przyszedł ten, co wtedy uciekł. Chodź, bo ja nie mam nawet katany wziętej. Wracam w naszą stronę tego. Czekaj, biegnie za mną, weź mu jebnij, no. A nie ty, kurde, teraz. Ja jestem... On bez kolegów jest, czy? I już mi znowu zbił ten armor. Mi też. W plecy wbiłem kosę i znowu jestem bez armora, więc pozdro. Paczkami, teraz chodzę jak chłopaki na budowie. Czekaj. Podejdź, to zobaczysz. Jak? Nie, i tak za szybko nóżkami przebierasz. Co, śpieszysz, jak ja od godziny mam? Albo jak z metra, to szybciej zrobię. Coś w tym jest. No może przesada, ale... Okej, dobra. Końcóweczka. A ten leży sobie tutaj w słońcu, znaczy w cieniu pod drzewem. Dwa, czekaj, stój. Skończyłeś, aż mi się zacięło. No mi też się przylagowało. Czekaj, tutaj, stąd, no dobra, stąd będzie okej, chyba. Daj się panie zastanowić, jakby to wyglądało. No gdzie to jest? Platform, dobra, jest. I teraz tak, o tu, w tym miejscu. Może być. Ale to będzie tak, nie wiem czy to nie będzie dziko wyglądać. Czy lepiej o tutaj? No tu. O tutaj chyba lepiej, no. No, tu. I to nie tak, że będzie wystawać, tylko w tym jakby. Obróbka ze skrawaniem. Co? Nie wiem. Gdzieś to przeczytałem, pewnie gdzieś na Epicity. Postawiłeś? Tak? O kurczę. Nie dosięgasz? Dosięgam, ale jak ty do tego linę zamontujesz? Normalnie. Da się? Mhm. O matko, jak ja serio, jak na to patrzę, żeby to budować kamieniami, to nie ma opcji. Jest. Kurde, tu jest drzewo w środku. No jest właśnie. No to dobra, to nie będzie tak źle, bo... nie, w sumie domek się może na nim zrobi. Na przykład. O, to nie jest głupi pomysł.
To nie jest głupi pomysł. Dobra, już? To będą ostatnie loksy? Mhm. Tylko położyć, nie... O, dobra. Czekaj, dawaj. Ja zakładam tą... Lin. Linkę. To nie, to nie to, to nie to, to nie to. Tu jest linka. Nie z tej strony, man. Okej. Okay. No i easy. Wchodzisz, nie pytasz. Jak to wygląda? O stary, jakie to jest duże. Ale spoko. Ja wiem. Na środku postawi się domek. Nie, nie jest takie duże. Jest takie optymalne. Tutaj też się schodzi, fajnie. I tutaj jak, zobacz, o tutaj na kucaka jak będziesz schodził, to możesz tu schodzić, nie? Poka, czekaj. Na dół, po prostu. Więc tutaj też możemy sobie to zagospodarować jakoś. Na kucaka tu możesz zejść, ale nie schodź, bo później nie wyjdziesz. No, kuc... no. Bo no, trzeba postawić schody. Rozumiem. Tu stary, jak później kamień zabudujemy, to wiesz jak tu fajnie będzie pod spodem? No, bardzo będzie fajnie. Zajebiście. Tylko nie wiem, czy na tych bo z kamieni to może być różnie. Bo, ale nie, tu jest w miarę równy teren, więc spoko. Bo kamienie, wiesz, nie robią się tak na przykład jak ten fundament, który tutaj postawiliśmy, nie? No. Tylko dopasowują się do terenu i nie ciemno jest. Tak jest, ja bym radził iść spać. No ja też bym tak radził. Ale jeszcze na ciebie jest jak półmrok taki. Chodź, dobra, jeszcze sobie zjem i... Bo tu jest, patrzcie ludzie, tu mamy coś takiego. O, co można postawić na drzewo. A to jest nisko chyba. Nie, nie chcę tego, to jest głupie. Ale mam kosę, stary, zobacz. Jak piznę komuś w łeb, to... bezpośrednio, ten most. Spoko, będzie chociaż, wiesz. Ale czekaj, zobaczę na jakiej to wysokości mnie szło, bo tutaj to jest dużo niżej, więc to może naprawdę dziko wyglądać. No i spójrz, Daniel, fajnie? Zobacz, jak to jest nisko nad ziemią. Tak. Widzisz? Faktycznie. To więc trzeba postawić jeszcze jedno pomiędzy tym a tym. Jeszcze jedną wieżyczkę. Więc ja tak zrobię. Platform. Mniej więcej w którym miejscu? Tu gdzie stoję? No, trochę tak bardziej nie. Bardziej do mnie może trochę. Przy kamieniu, na wysokości kamienia. Którego kamienia? Tutaj tego może. O tak. Na nim najlepiej postaw. No faktycznie może i tak. Gitara? Gitara. To będzie połączenie od razu z tamtą bazą. Może. No tak, no. Ty czekaj, nie. To może trochę bardziej w lewo to bym jeszcze przesunął. Znaczy w stronę bazy, co? Czy nie? Albo dobra. Niech tak nie, będzie. No tak, żeby z płotkiem, z tamtym mostem się złączyło, nie? No. A, bo myślałem, że ty chcesz nie dojść, że do tego mostu, to jeszcze od razu do bazy. Nie. No, skończy ci się dynamit, to jeszcze nawet pościna drzewka. Czekaj, wezmę katanę, bo biegam tak z tym gównianym gówniakiem. Dobra, tu. Ktoś tam pisał, że fajnie jest jak się buduje, a nie jak się chodzi gdzieś po jaskiniach. A jeszcze no przydałoby nam się iść do... po tą siekierę dużo, więc może jakoś, nie wiem, sami sobie tam pójdziemy poza odcinkiem. No. No to głównie ludzie to oglądają nie dla tego, nie dla walk czy tak dalej, tylko dla budownictwa właśnie. Więc moglibyśmy zacząć coś fajnego budować. No moglibyśmy. Fajnie by było pociągnąć tak wzdłuż całego wybrzeża taką linię mostów i takich baz co jakiś czas. Czaisz, że no, takich na, czaj, gdzieś czaj. Na drzewie czy coś. Albo niekoniecznie już na drzewie, tylko żeby była taka co jakiś czas baza, to by było naprawdę super. Tak okrążyć całą wyspę. Ale to aż za dużo by było tego. Ale jak będziemy długo grać. No. I będą jakieś fajne update'y, żeby nam się to nie nudziło. Dobra. Cześć, bo ja tu mostek. Obróbka skrawanie robię. Pierwszy mostek, dobra. No i to już na jakiejś wysokości jest przynajmniej. Jezu, cześć, 32? Wy jesteście nienormalni chyba. Bo mu ryńce opadają już. Ale na ten mostek to dużo trzeba tego. Te drzewa, które są przy samej bazie, zostawiamy, bo one mogą być wykorzystane do dwóch domków na przykład. Także niech one tam są, tutaj no, tak, przy tak, samym tak, tym. Tak. No co ty się tak męczysz szybko, już mnie drażni ten koleś, nie? No człowieku, mitasz.
Znaczy w tym odcinku akurat nie, ale... Co idą? Może wlazłem na pieniek i myślałem, że to jakiś ziomek mnie atakuje. Kamień, jak coś wymyśli to... A co ty? A, bo ty masz tu wielką siekierę i może dlatego on się tak męczy. Nie, no właśnie. Weź, zbieraj te loksy, ja tu popnę wszystko. No człowieku, zbieram jak pojebany. Biegam i biegam. Ale to nie widać w ogóle, żeby tutaj mniej było ich potrzeba, tylko cały czas więcej. To jest dopiero początek. Nie no, trzeba kilka rzeczy zrobić, które są podstawą, a dopiero później siebie brać za coś innego. Ale tutaj... Kurde, to jest trochę za nisko, no ale już dobra. Chociaż jak takie... Ty, a przychodzą później te dzieciaki, czy nie? To znaczy one czasami przychodzą z tymi większymi, one same, że same nie przychodzą. Ale te dzieciaki w tych wiadrach? Ty! Są tu te dzieciaki! No mówię, coś piszczy. Gdzie one są? Tutaj. Gdzie? Poczekaj. Ale one są na hita. Ale to nie wiem, czy to nie znaczy, że gdzieś jest tutaj ten wielki. Gdzie są te dzieciaki? Tutaj jest jedno, zabiłem. Nie widzę, a no chodź, tak. Chodź. Tutaj jest drugi, masz przy tym, przy wózku. Tylko uważaj, bo to skacze na ciebie. Tutaj, gdzie się patrzę. To mówię właśnie, że to... I tam jest trzeci. Dzieciak. Tak? No tak. Dobra, zabiłem. Michał. Ty, ale nie wiem, czy nie ma tego wielkiego gdzieś. Bo jeszcze nie widziałem, żeby one same przyszły. No mówię. Nieważne. Ja mówię, też taki, że... jak coś, jak właśnie jak powiedziałeś, to też mi coś usłyszałem takiego. A później skoczyło mi na łeb, to już byłem pewny. Że jest. Tu są loksy dziejatne. Jerzy, o... Jeszcze jeden gnój. To znowu się stało, zakochałem się, aż mnie coś zabolało. Tylko... Nie, to by dobrze brzmiało z tym twoim zmienianiem głosu. Chciał na sam widok. Z którym? No, z którym? A ile masz zmieniaczów głosu? Z 6. Daniel, skąd ty to masz? A co? No powiedz mi, bo ja też chcę to sobie jeszcze nie powiedz mi! Dobra, tutaj jedno biorę i niosę od razu. Tutaj ja był. Jak po tym się będzie chodzić. Czy to będzie ładnie wyglądać? Tylko od razu też trzeba obczaić tutaj, czy tu jakieś drzewa nie będą kolidować z tymi mostkami, żeby wyciąć. Ale nie, chyba nie. A nie, tutaj jedno koliduje faktycznie, więc je wytnę. Tutaj nawet dwa chyba kolidują, no, więc trzeba je wyciąć. Dobra, od razu rozwalone. A to chyba nie będzie kolidować i będzie tak fajnie nawet wyglądać, jak taka będzie rosnąć. No nie, ale wiesz, nowa baza to nowa suszarnia, trzeba zrobić. Tam suszarnia będzie pod bazą. Nie, zrobimy sobie na tym, na tej altance, wiesz, tak grilla sobie takiego postawimy. Może być i grill. Dobra, dawaj to kończymy i zobaczymy jak to wygląda i możemy kończyć. Bang, czekaj, wskoczę. Tylko w którym tu wejść teraz? Przez bazę najszybciej. Przez bazę. Przez bazę. Pokaż cośmy tu wymyślili. Ech, życie jest nowelą. I proszę bardzo, skończyła mi się kamerka i się bateria rozładowała. Dziękuję. Do widzenia. Przykro mi, nie będziecie widzieć już mojego ryja. Co, ty już poszedłeś? Ale co, bez ryja nagrasz kawałek? No. No już poszedłem. Nie, no słuchaj, teraz to ładnie wygląda. Jeszcze jak drzewa odrosną, to jeszcze będzie fajnie. Co ty, z kim ty się bijesz z powietrzem? Z patykiem tym, co tam stoi. Okej. No Kamil. O, tutaj jest tak z pizdy, ale da no, się... No to musiało tak być. No. Jest tak. Ładnie, jak tutaj się jeszcze to dokończę. Tylko tutaj trzeba jakoś ogarnąć sposób... Poczekaj. Wiem, mam pomysł i to dosyć dobry, tak mi się wydaje. Ostatnią rzecz, jaką dzisiaj, znaczy nie będziemy jej nawet kończyć, ale zaprojektuję ją. Żeby ci Danielku pokazać, jak to będzie pięknie. No, zróbmy tak stąd. Jest okej, tak? Obróbka, skrawanie. Tyle wybudować własnymi rękoma. Ładnie to, no, ładnie to wygląda. Spoko. I teraz jeszcze tutaj bym poprosił. Riki, tiki, narkotyki to z gangalni balk.
Pod spodem robisz? A nie, bo czekaj, bo tutaj się zasłoni wtedy. Nie, to musi być jakoś inaczej. O tak, zrobię. A nie możesz z dołu schodów zrobić po prostu? O. No. I fistasio. Fistasio? Mhm. Dobra, to w następnym odcinku będziemy się tym zajmować. I tym miłym akcentem, chociaż nie wiem dlaczego, ma być miły. A nie, uśmiechnij się do mnie, pokiwaj do mnie głową. Jak ostatnio. Zmęczony jesteś? Nie jesteś zmęczony? Okej. Dobra, w CS-ie, w tym co go tam nie wydał ten koleś, on do niego. A on. Ale tu ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Ale dobra. Także eloska. Nie, ty powiedz jakieś ładne zakończenie. Ja co tydzień, znaczy co odcinek mówię, więc ty teraz powiedz. Dziękujemy kochani za to, że byliście z nami przez te 25 minut swego życia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Jestem wzruszony. Trzymajcie się, do kolejnego. Yeah.